Marcin, co było najtrudniejsze? Co jest najtrudniejsze w praniu? Który element? Każdy. A tak na poważnie? Nie, no jak ktoś nie ćwiczył siatkówki, to wszystkiego się uczy od zera. Dzisiaj, gdybyś mógł dokonać takiego wyboru, dostajesz swoje miejsce, Vital, że tak powiem, otwiera twoją kartę, jeżeli chodzi o możliwości siatkarskie. Którą pozycję byś wybrał? Studio. Studio jest najlepsze, a którą na boisku? Środek bloku. Dlaczego? Bo najciekawsze dla mnie, zawsze fascynowało to, że można kogoś zablokować. To tak jak bramkarz w piłce nożnej, że może obronić jakiś strzał, a niekoniecznie zdobyć punkt, zdobyć gola. Okej, a po drugiej stronie coś, czego byś na pewno nie wybrał? Rozegranie, przyjęcie? Rozegranie. Też dlaczego? Najtrudniejsze. Pierwszy dziennikarz, który idzie na łatwiznę, tego nie potrafię zrozumieć. Dziękuję. Dziękuję. Jerzy, znamy twoje ambicje sportowe i historię twojej juniorskiej siatkówki z perspektywy tych wielu lat i studia. Trudno? No trudno, cały czas trudno, ale odświeżamy sobie, bo nie robiliśmy tego przez 10-15 lat, tak? No nigdy nie blokowałem, bo nie miałem tyle wzrostu, siatka za wysoko, ewentualnie na damskiej. Fajna sprawa, przede wszystkim brawa dla Vitala i dla chłopaków, że też się tak angażują tutaj. Znakomita historia. Zobacz, pot. Pot. Podziwiajmy. Ostatnie dwa. No, ale nie ma agresji. Ja to widzę bez agresji. O! To było takie ładne. Tomku, jak ocenisz brać dziennikarską? Kobiety, mężczyźni, różny wiek, jedna dyscyplina. Ta integracja mnie tutaj po prostu zszokowała, że wszyscy przyszli. Vital mówi, że zaprosił 30 osób, chyba przyszło ze 40. To nieważne, że połowa nie miała kontaktu z siatkówką, ale myślę, że dzięki naszym transmisjom, chwalmy się trochę, bo nas nikt nie pochwali. Myślę, że ta popularyzacja zrobiła swoje. No, są ludzie zaangażowani. Ja wiem, będą cierpieć za 2 godziny wieczorem, tam nikt nie będzie mógł chodzić, ale to jest fajne i niech tak zostanie. To jest pierwszy raz, podkreślmy, tylu trenerów przeżyliśmy i to jest pierwszy trener, który potrafił takie coś zorganizować. Jest 14 godzina, za 2 godziny zaczyna ważny mecz w Lidze Narodów. I doceńmy to naprawdę, bo ja w tego swojej 30-letniej karierze, siedząc bez przerwy w siatkówce, tego nie uświadczyłem. Jest pierwszy raz takie coś, też jestem trochę szokowany. Jak patrzysz na młodszych, starszych kolegów, koleżanki, który element jest najtrudniejszy? Z którym elementem mają najwięcej problemów? No, przede wszystkim tu odbicie palcami, tam jest trochę walka w obronie na tych materacach. Ja proponowałem, żeby bez, ale ktoś mi wytłumaczył, że może lepiej nie, bo można brodę stracić. No, mnie by materace przeszkadzały. Ja już jestem w tym wieku, że już nie chcę się specjalnie rzucać, ale jak sobie tam stanąłem na środku siatki na bloku, to było fajnie, czuję to fajnie. Potwierdzam, cały czas działa, ręce, które leczą. Bardzo dobry, nie? Kocie ruchy. Kocie ruchy są. Czekajcie, chciałem zobaczyć jeszcze. Ja bardzo nisko. No chociaż raz mogę. Bozia, zmiana perspektywy. Jak z tej wysokości ogląda się siatkę? To jest troszeczkę inne postrzeganie całego boiska i całej dyscypliny? Patrząc na mój wzrost, oczywiście. Jest inna perspektywa, więcej mogę zobaczyć. Wreszcie, wreszcie. Co się najbardziej podobało? Co największą radość sprawiało? Blokować naszych reprezentantów, czy może przyjmować, powiedzmy, bronić, przyjmować zagryw? Bronić piłki Vitala Heinena, który mnie pochwalił. Nie będę ukrywać. Brawo, teraz widzimy, że nasza redakcja, wszyscy są na najwyższym poziomie, dlatego możemy długo i pięknie opowiadać o naszej ukochanej dyscyplinie sportu. Dokładnie tak.